Saratoga w momencie testu z wybuchami jądrowymi była pełna ropy zatankowana, chciano zachować pełny realizm potencjalnego ataku nuklearnego na okręty wojenne. W związku z tym ona była nie tylko w pełni uzbrojona, ale również w pełni zatankowana i taka zatonęła. No widać wyraźnie, mamy ropy, taką bardziej spokojną wodę na powierzchni. Szczerze mówiąc, ta ropa naprawdę nas niepokoi, bo to przepiękne miejsce wystarczy, że już ucierpiało od wybuchów bomb jądrowych. Jeszcze ostatnia rzecz, która w tej chwili jest potrzebna, to katastrofa ekologiczna. Aż strach pomyśleć, co będzie, kiedy ta cała ropa się wydostanie na zewnątrz. Idziemy na Saratogę, to pierwsze nurkowanie, tylko popłyniemy naokoło, obejrzymy trochę pokład, mostek i wyjdziemy także dość płytkie nurkowanie, taki rekonesans. Pierwsze rozpoznanie wraku, ale my go dobrze znamy, byliśmy na nim już dwa razy. A ciekawe, na ile posunęły się zniszczenia tego wraku. Luno z Peterem idą z guidem na pierwszy poziom, penetracja. Ja z Leśkiem i z Remkiem idziemy na rufę, do śrub i z powrotem na około gadu. Amerykanie wymyślili test. Z jednej strony test naukowy, z drugiej strony trochę akcja propagandowa. Badano skuteczność bomb nuklearnych w przypadku ataku na jednostki, czy to podwodne, czy nawodne, i możliwość ich zatopienia. Zdetonowano pierwszą bombę, no i okazało się, że właściwie ta bomba nie zrobiła żadnej krzywdy tej flocie. Drugą bombę zdetonowano, no i właśnie ta druga eksplozja posłała Nagato na dno. Lotniskowiec Saratoga, pierwszy atak przetrwał, drugi rzeczywiście rozstrzelnił jego kadłub, ale sam lotniskowiec tonął kilkanaście godzin. To była pierwsza i jedyna do tej chwili seria prób nuklearnych, na którą zaproszono dziennikarzy z całego świata, żeby sobie popatrzyli, jaki potencjał wojskowy i militarny mają Amerykanie. Penetracja wraku w środku wymaga pewnych umiejętności w przestrzeniach zamkniętych. Podobne jest to troszeczkę jak do nurkowania jaskiniowego. Nie mogę się wynurzyć w dowolnym momencie, muszę wrócić dokładnie do tych samych drzwi, których wszedłem. Muszę sobie poręczować ten okręt w środku, tak żeby znaleźć zawsze drogę wyjścia. Oczywiście to są nurkowania techniczne, dość głębokie. Myśmy tym razem mieli Trymix, specjalną mieszankę gazową, która pozwala zlikwidować ryzyko narkozy azotowej. No i druga rzecz, duża ilość ostrych krawędzi, bo to jednak jest stalowy okręt. Z rdza i czas robi swoje, także niektóre blachy robią się ostre jak nóż do cięcia chleba. Sama natura powoli zaczyna niszczyć to, co tam jest. Mieliśmy porównanie, jak wygląda sytuacja tych wraków w tej chwili versus 2006 i 2007 rok. Wraki strasznie posunęły się w swoim rozkładzie. Większość statków i okrętów, które zostały zatopione w czasie tych prób nuklearnych, były wyposażone tak, jakby szły do bitwy, tankowane do pełna, nawet uzupełniano wiertła w gabinetach dentystycznych na Saratodze.
niestety ma to dość zgubny wpływ na środowisko naturalne samej laguny, ponieważ w tej chwili wraki ciekną, wydostaje się olej, wydostaje się paliwo. Woda jest bardzo zanieczyszczona. Woda miała przy przeźroczystości w najlepszych momentach 10 metrów. W porównaniu z 2007 rokiem, gdzie widoczność była 40-50 metrów, to jest zasadnicza różnica. Na atolu Bikini turystów długo nie będzie. Co prawda nie ma tam w tej chwili żadnej promieniotwórczości. Poziom promieniowania na samej powierzchni jest niższy niż w Nowym Jorku. Ale z tego powodu, że na całym atolu, z którego podczas wybuchów nuklearnych wyparowała jedna cała wyspa zupełnie, po prostu Amerykanie później zrobili całkowitą rekultywację terenu. Do głębokości 2 metrów zdjęto teren całkowicie i zatopiono w morzu i przywieziono świeżą ziemię. Nieprawdopodobne przedsięwzięcie. 2 metry pod ziemią dalej jest ogromne skażenie i zatem nie można niczego stamtąd jeść. Na ten atol Bikini przyjeżdżają wędkarze łowić ryby, także fajnie jest, jak oni są na wyjeździe wtedy, bo przynajmniej jest świeże jedzenie na tej wyspie. Sama woda nie jest promieniotwórcza, to prądy wszystko wymyły. Ale też oczywiście po wyjściu z każdego wraku trzeba było dokładnie zmyć rdze ze skafandra, bo ta rdza jest promieniotwórcza. Skażenie nie jest problemem obecnie atolu Bikini. Na wyspie tylko po prostu trzeba pamiętać, żeby tych krabów nie jeść, które są duże i są przysmakiem. Zresztą ja nie lubię krabów, więc dla mnie to nie był problem. Nie ma tam nic. No i długo nie będzie. Jeszcze kilkaset lat nikogo tam nie będzie. Skąd się wzięły te samoloty? Na wyspie Kauai Lane jest olbrzymia baza amerykańskich sił morskich od czasu wojny, II wojny światowej. I tam te samoloty zostały zepchnięte jako uszkodzone i nie nadające się do dalszego remontu. Wrażenie jest niesamowite. Jest kilkadziesiąt samolotów na małej głębokości, rzędu 10-20 metrów, fantastycznie zachowanych. Ich tam są dziesiątki. Czegoś podobnego nie widziałem. No można sobie wyobrazić takie składowisko szrotu samochodów, a tu są samoloty z okresu II wojny światowej. Tak duże śmietnisko samolotów, jeden koło drugiego, no niby śmietnisko, bo to jest śmietnisko, one zostały wyrzucone jak śmieci, ale robi to kolosalne wrażenie, nigdy z czymś takim się nie spotkałem.